I się zaskakujesz, że tu się coś dzieje. Słuchajcie, taka, no nie wiem jak to powiedzieć, ale to bardzo trudne słowo pewnie jest, dlatego nie mogę powiedzieć. Hej, cześć was, z tej strony to jest kolejny odcinek skrzynkowego przeglądu gier. Dzisiaj jest ze mną gra Sky, która jest od jakiegoś czasu jest na Google Play. Znaczy od bardzo dawnego czasu, bo mam tą grę już na telefonie cholernie długo i też chciałem ją wam pokazać, ale niestety mi to nie wyszło. Dobra, teraz mi to wyszło, no i jest okej, okay. Dobra. Sky, gra, która ma według mnie genialną muzykę, no po prostu ma to genialną muzykę, nie da się ukryć tego, że to ma genialną muzykę. Zakłóca to jednak jedna rzecz, albo wiem te dźwięki, kiedy się na przykład przeskakuje przez coś, albo coś, i wtedy już po prostu nie chce się w to grać. Ta muzyka przyciąga, po prostu ta muzyka przyciąga do tej gry, naprawdę, posłuchajcie zresztą sami. I to nic, że to jest jakiś taki loop, że to jakiś czas, tylko są jakieś trzy inne dźwięki. To nic, ta muzyka po prostu do siebie przyciąga, zwyczajnie. No ale dobra, o co w tej grze chodzi? No tak, wcielamy się w kwadracika albo jakieś takie inne dziwne rzeczy. No i musimy skakać nad przeszkodami, którymi są kamienie, które też są kwadratowe. No i na tym polega cała gra. Mamy jakieś przeszkody, mamy... o właśnie, teraz się przed rozwaliłem, prawda? Okej, okay, znowu się rozwaliłem. No i im więcej punktów zbierzemy, tym jest lepiej. Zwyczajnie, tak? Jak widzicie, kwadraty się mnożą, dzielą, mnożą, dzielą, dzielą, mnożą, nie wiem, tu co się jeszcze robi, dodają się, minus jeszcze jest i jeszcze się dzieli, można też dzielić, ale tego to nauczycie się dopiero w podstawówce, słuchajcie, albo w gimnazjum gdzieś, nie wiem, gdzie tam aktualnie jesteście. Tak, ale no ta gra polega w sumie, no jest prosta, no polega na skakaniu, zwyczajnie skaczesz przez bloki i lecisz dalej, dopóki nie zginiesz, tak? No i tyle, no, za zebrane punkty, chyba tak mi się wydaje, że to właśnie za te zebrane punkty, potem kupuje się nowe wzorki, którymi można skakać przez kwadraty z kamienia. Zwyczajnie proste to jest, kurczę, słuchajcie. Ta gra też jest naprawdę, kurczę, słuchajcie, bardzo taka, wiecie, no, chytliwa. Nie, to nie jest chwytliwa. Chytra, nie, to też nie ma sensu to słowo. No wiecie, taka, wiecie, no, że tam jest takie i się zaskakujesz, że tu się coś dzieje. Słuchajcie, taka... No, nie wiem jak to powiedzieć, ale to bardzo trudne słowo pewnie jest, dlatego nie mogę powiedzieć. Więc domyślcie się, o co mi chodzi, bo no tak powiedziała przynajmniej dziewczyna. Ale ja dziewczyną nie jestem, więc ja wam nie wiem, nic nie powiem, tak? Ale kupiłem sobie unicorna, który zostawia tęczę, słuchajcie. Zostawia tęczę na ziemię. Na ziemię zostawia tęczę. Ja mam 5, mogę sobie coś kupić. Mogę kupić sobie... Kupię sobie ninja se kupię. Unlock, o, unlock, sorry, to jest ninja? Co ja kuźwa odblokowałem? Ja to chciałem unlockować, a nie dragona jakiegoś, excuse moi. No dobra, mamy dragona, to jest to, pewnie będzie zostawiał ze sobą ten, no właśnie, to co zostawia, czyli no to się nazywa, to takie wiecie, to się pali tam i ogień, to nazywa się ogień, kochani. O, teraz jest więcej niż jeden smok, widzicie? O, ile smoków, jeszcze jak smok się rozwali, to zostawia obok siebie takie inne kwadraciki, mniejsze, które możemy potrącić na swoją postać. O, teraz było słychać, jaki to perfidny lup jest, widzicie? Słyszeliście to? Słyszeliście to? Tak nagle z chamsko tak nagle chamsko przestało grać i znowu się potem zaczęło, no. Tak chamsko, tak bardzo chamsko. No ale cóż, no. No tak to już czasami bywa, no może twórców nie było stać na więcej niż jeden utwór, ale powiem, że ten utwór naprawdę mi wyszedł, bo no, się miło go słucha, przynajmniej jak się wejdzie pierwszy raz do gry. To mnie tak, kurde, zaskoczyło, naprawdę. Tak wszedłem i tak, kurde, jaka genialna muzyka, będę w to grał, kurde, i chyba nieskończoność lat, ale znudziło mi się po paru godzinach grania, albo po paru tam, wiecie, po paru tam czymś tak grania. Po prostu grałem sobie i mi się znudziło zwyczajnie, bo tak no, gry zazwyczaj, kuźwa, nudzą się, prawda, jak zazwyczaj. Weźmy unicorna teraz, zobaczmy jak to pójdzie mi z unicornem. Jak zresztą sami przywików widzieliście, daleko w tej grze nie doszedłem, chociaż dużo grałem. No ale cóż, no nic na to niestety nie poradzę, tak? Jestem słaby w takie gry, gdzie trzeba klikać. No dobra, nie, no dobra, to słaby to ja zbytnio nie jestem, ale idzie mi, staram się, bardzo się staram, tak? Bardzo się staram, no kurde, no widzicie, nawet na 18 punktach po prostu przegrywam, bo ja się stresuję, gadając, rozmawiając z wami, rozumiecie chyba, prawda? Wy słyszeliście, ja zapominam w ogóle słowa, tak dawno nie nagrywałem kieszonkowego przeglądu gier, że ja po prostu już nie pamiętam, co ja mam tutaj mówić o tym, co się mówi, prawda? Słuchajcie, naprawdę to jest takie straszne, słuchajcie. To jest takie, jakbyście sami nagrywali, to byście wiedzieli, jak to jest. Ale nie nagrywacie, więc nie mogę, wiedzieć. Nie możecie wiedzieć, jak to jest, tak? No ale cóż, no dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, czy może uda nam się pobić mój rekord, albowiem do 1000 punktów dojść. Raczej w to, szczerze mówiąc, wątpię. Jeżeli mi się teraz nie uda, to po prostu skończę odcinek i powiem wam, że daję dla gry, no, te dobre, kurde, no, przegra jednym, a mam jeszcze drugiego unicorna. Dam tutaj te dobre, kurczę, słuchajcie,
za muzykę, kurczę, naprawdę, za muzykę tutaj można dać sporo punktów, ale za sam gameplay i dźwięk, który pochodzi z tych bramek, przez które się przechodzi, po prostu już odstrasza ta gra, naprawdę. Mi się przez to gra mniej podoba. I gdyby nie było tego, to myślę, że kurde, byłaby lepsza. Gdyby to jakoś się, nie wiem, z muzyką komponowało albo coś, te dźwięki, naprawdę, wtedy było, według mnie byłoby lepsze. No i cóż, no, dam dla gry dobre, nie wiem, tam 7 punktów, tak, za muzykę dam 7 punktów, tak. Bo w sumie niczym innym się nie różni od innych gier, gdzie trzeba skakać, a muzyka po prostu tutaj wymiata. Po prostu tutaj wymiata według mnie muzyka. Chociaż jest zlupowana, to i tak według mnie wymiata, zwyczajnie, tak. Jeżeli była słaba jakość tego materiału, to sorry, ale chcę zobaczyć, jak to jest, jak się nagrywa trochę słabszą jakość, czy przełożyć to na lepsze wyniki, jeżeli chodzi o FPS-y zwyczajnie, tak. No, więc jeżeli macie jakieś gry, które chciałem, żebym zobaczył, żebym nagrał, żebym obczaił, jak wyglądają itp. itd., zostawcie mi, proszę, nazwę gry w komentarzu, albo wyślijcie gdzieś tą nazwę gry po prostu. I tyle, no. I tyle. Trzymajcie się, papa, i widzimy się już w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli wam się nie podobało, to nie wiem, to też coś zostawcie. Trzymajcie się, papa, i widzimy się już niedługo. Psz!